Obidza jest to wieś w Polsce położona w województwie małopolskim w powiecie nowosądeckim, znajdująca się w paśmie radziejowej Beskitu Sądeckiego. Obidza składa się z 80 integralnych części. Niektóre z nich są opuszczone z powodu braku warunków do życia. Miejscowość ta sławi się turystyką. Jedną z głównych atrakcji jest wodospad Wielki, znajdujący się na Majdańskim Potoku, spływającym głęboką doliną w paśmie radziejowej. Jest to naturalny wodospad o wysokości 5 metrów na progu skalnym. Historia miejscowości jest trudna do odtworzenia. Aby dowiedzieć się więcej, jedziemy do pana Wincentego, który może odpowiedzieć na nasze pytania. Po okupacji biednie, strasznie biednie. Pracę tak, dopiero zaczynała praca, ludzie wszystko w polu robili. Kto miał karwę po górę krowami i motyki szły w ruch, bo nie było. Tu nikt nie miał konia. Dopiero później, w latach 70. był kość na Gradce. Zając nie było. A chodziło o kulturę. Jedna orkiestra na Ubidzy, Słowików, Stawiarskich, co chodzili po weselach, grali. A tak nie było nic. A obyczaje były takie, że proszeni na wesele goście nie przychodzili sami. Drużbowie chodzili. Rano, jak u ślub dopełnia coś, rano ściągali gości zaproszonych. Orkiestra na polu każdego odegrała do domu, wtedy do kościoła szli. No i były takie, jeżeli chodzi takie życie prywatne, no to po tańcówki. Kto umiał zagrać na skrzypcach czy na harmonii, no to se pograli, domowe hulanie było, czy tu, a tak to nie było nic. No dopiero później się rozciągało. No domu nie było, wszystkie domy były stare. Nie było nic nowego. Wszystkie domy były stare, bo skąd to byli długi dom twojej rodziny, mojej rodziny. Domy w 1912 roku spaliło się całe osiedle. Nie zostało nic, które później domy budowali. Nasi rodzice, wujkowie i twoja rodzina, nowe domy, tam gdzie stece były, no i tu mroza i tam. Spaliło się wszystko w 12 roku. Później wszyscy budowali od nowa, to życie było ciężkie bardzo. Nie było takich kłótni, jakie zgrzytów strasznych, nie było. Takie sporadyczne jakieś tam, jeżeli chodziło o kawę tego, żebyś tam nie, krowa nie weszła albo coś tam, ale takiej siły kłopotu nie było żadnych, nie było. Także bardziej się spotykali na imieninach. Na imieninach to często. W większości rolnictwem. Rolnictwem. Dopiero w latach 50., 60. już ludzie młodzi poszli do pracy, bo nie było pieniędzy, a ci starsi zostali w domach. Dali się mordowali w tych polach. Oni przyznali, że ja tu miałem tu, a reszta u góry, dwa pola. Pradziadek tu. A pradziadek tam później. No i pradziadek też mnie namroził, to musiał krowami. Na Pańską Górę krowami wszystko. Dopiero później były konie. Tak wszystko robili krowami. Bardzo ciężkie było życie. Dopiero później, w latach 70. już się poprawiało, już był. W 73. roku przyszedł dopiero prąd. To już był ten telewizor, radio, a tak to twój dziadek puścił e-sioka i świecimy. U was i u mnie wieczór. Po jednej żarówce, po dwie. A tak to było. No, później się otwarło, jak było światło. Prąd był w Jazowsku, w Katrze, a u nas nie było w ogóle. Tam było wcześniej było światło.
Życie było ciężkie. Później pomału, pomału się rozkręcało. No a my zrobili orkiestrę. W latach 57-8 zrobiliśmy harmonia, trąbka i organki i bębenek i grali mi po domach, gdzie dziewczyny były i tam grali. Ja nazwał Orkiestra Dunajcowa. No, a później my się rozchodzili, ale my przyjeżdżali już po robocie, to też my szli na Brzynę do Ciewińskiego, bo dyrektorem zrobiliśmy śpiewający, grający zespół. Śpaliśmy w Gołkowicach na Dorzynkach, w Jazusku, jak był w lecie, obchodziny uchodziły, straż pożarna, śpiewaliśmy dom. Dom tam, gdzie jest w Jazusku, wybudowali, to my też na otwarcie śpiewaliśmy, a tak to wcześniej nie było nic. Było bardzo ciężko, bardzo ciężko. Tak samo obrazy, kobiety były wszystkie ubrane, nazywa się strój krakowski. I tylko z tym, że chodzili dookoła kościoła, nie było dalej, jak teraz przechodzili naokoło. I obrządek był tak samo, a te kobiety wszystkie były ubrane po krakowsku, ładnie, a mężczyźni nie mieli takich strojów, bo to kosztowało krocie. Te góralskie sukniowki, kożusze, musieli jak teraz, to była droga rzecz, a kobiety wszystkie, przy sztandarach, przy ołtarzach chodzili, byli ubrane kobiety ładnie. No i tak samo było, śpiewanie było. No u mężczyzn to jest to stare i przed wojną, no to było co innego, bo chodzili w tych koszulach długich, zgrzemnych i spodnie grzemne, bo tu był jeden facet, który płótna robił na ubicy, jeden tylko łamuda się pisał. Jeżeli chodzi o stroje drogodalne, góralskie, te z wełny, te suknia, to trzeba było jechać w góry, żeby ci zrobili to. Musiał być na przykład folus, który to ubijał te nitki, co sobie robione były na tych krosnach i dopiero to ubił, nazywał się folus, dopiero szedł do krawca. To kosztowało dużo pieniędzy, że mężczyzn nie było tak. Tu górami jeszcze, na granicy Szczawnicy, obidzy, to niektórzy mieli chłopi, mieli te hołoście nazwane góralskie, hołośne i te kożuszki, ale tutaj dom nie każdego było stać. Tam na granicy obidzy, krótka. Tam u samą górą to mieli, nie wszyscy mieli te stroje góralskie, szli do kościoła, ale bardzo rzadko. Natomiast w kościele wszystkie kobiety były ubrane strojem krakowskim w kolorach. Warto wspomnieć, że w czasie II wojny światowej ukryte w lasach osiedla Obidzy były naturalną bazą partyzantów. Mieszkańcy osiedla Przysłop zapłacili za to wielką cenę. Niemcy zabili tutaj łącznie 11 osób, w tym 5 partyzantów. Tragedię tę upamiętnia pomnik partyzantów oraz kaplica na Przysłopie, wybudowana w miejscu, gdzie Niemcy spalili wraz z domem ciała 6 mieszkańców Przysłopu. Obidza to cudowne i spokojne miejsce do odpoczynku i zwiedzania. Zapraszamy!